Zacznę nie od dwóch książek, które nie bezpośrednio od nich, które są formalnym powodem mojej tutaj obecności, ale od tematu dnia dzisiejszego, który wydaje mi się pewnie ważniejszy, a który łączy się jak najbardziej z tematyką obydwu książek, bo jedna książka jest o dziejach Polski, których następną kartę właśnie dzisiaj piszemy, a druga jest o Putinie i głębszych źródła jego agresji, których następną kartę właśnie obserwujemy. Otóż pozwolę sobie ustosunkować się do tych interpretacji, które tutaj zostały przedstawione, nie dlatego, że wiem coś więcej, bo oczywiście nie wiem, kto nagrał i po co, ale śmiem twierdzić, że hipotezy, które zostały tutaj odrzucone, niekoniecznie odrzucone być muszą. Padło tutaj jedno stwierdzenie faktyczne dotyczące sfery faktów, a nie hipotez, które na pewno muszę sprostować. Otóż pan redaktor Skwieciński, którego liczne teksty na temat Rosji bardzo sobie cenię, powiedział chyba przez roztargnienie, że no, to nagranie, które zostało dokonane, jest samo w sobie skandalem przez fakt, że w żadnym cywilizowanym kraju nie dochodzi do nagrywania osób tak ważnych. Przypomnę choćby niedawno, kilka miesięcy temu, opublikowane na YouTubie nagrania podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, rozmowy bardzo pikantnej, powiedziałbym politycznie, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kijowie, czy rozmowy zastępczyni, czy zastępcy, już nie pamiętam, przepraszam, co może zresztą jest politycznie poprawne, że nie pamiętam płci. W każdym razie kogoś, kto zastępuje Lady Ashton jako szefową dyplomacji europejskiej w rozmowie z ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie, Janem Tombińskim. Więc no, osoby ze szczebla najwyższego dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych są nagrywane i puszcza się te nagrania na YouTubie. Więc jednak można. Ale kto może? No nie każdy głupi może takie nagranie zrobić. Oczywiście te nagrania zostały dokonane przez Rosję. To akurat nie ma żadnej wątpliwości. Nikt inny, żaden kulczyk czy biznesmen z Polski na takie nagrania sobie nie może pozwolić. Mówię to dlatego, żeby zwrócić uwagę jednak na hipotezę, że mogła za tą ujawnioną przez Wprost aferą stać inicjatywa rosyjska. To jest możliwe w podwójnym sensie, bo oczywiście jeżeli wykonały to służby funkcjonujące w Polsce pod nazwą dawniej WSI, obecnie jakoś inaczej, to przecież jest to tak samo Rosja, tylko trochę dalej, o tak bym to powiedział, trawestując Norwida. I pozwolę sobie tutaj na krótką jeszcze polemikę i na tym zakończę odniesienia do spraw bieżących. A więc padł również argument, że no, z całą pewnością nie może to być no, Rosja, ponieważ no, i drugi argument, że nie odpala się bomby atomowej na początku, bo nic większego już potem nie można zrobić. Przepraszam bardzo, ale wystarczy odrobina wyobraźni, żeby uświadomić sobie, że są rzeczy bez porównania większe od tego, o czym mówią pan prezes Belka i pan minister Sienkiewicz. Zresztą w drobnym fragmencie tej rozmowy bardzo warto ją przeczytać wnikliwie. Kupiłem dzisiaj tygodnik Wprost, wyjątkowo ohydne pismo, ale... Bo przeczytałem dzięki temu, no, czy przez to przeczytałem również to, co było przed tekstem i po tekście, teksty pani Środy i innych tam autorów, mniejsza z tym. W każdym razie bardzo jestem ucieszony, że mogłem przeczytać to w całości, bo jednak w całości ta rozmowa robi no, niezwykłe wrażenie i rzeczywiście tu się zgadzam ze wszystkimi przedmówcami. Jest tyle ważnych w niej wątków, tyle interesujących w niej wątków, że jest to temat na analizę wielogodzinną co najmniej. Otóż pojawia się tam między innymi takie zdanie rzucone mimochodem. A co ma Rostowski ze Smoleńskiem? Nic, ale Tusk ma. Taki drobny fragment. I to jest ta bomba atomowa, która zawsze może być odpalona. Przecież
z całą pewnością strona rosyjska dysponuje nagraniami ze wszystkich rozmów, które prowadził minister arabski ze stroną rosyjską w sprawie przygotowania wizyt prezydenckich. Choćby tyle, prawda? Oczywiście ujawniając te rozmowy, jednoznacznie ujawniłaby pochodzenie źródła. Natomiast rozmowy prowadzone w Polsce przez polskich urzędników dotyczące Smoleńska, czy przed wizytą w Smoleńsku, czy po tragedii smoleńskiej, no to oczywiście także jest w zasięgu możliwości służb rosyjskich przebranych w mundury polskie w Polsce, czy też służb rosyjskich, które nie przebierają się w mundury polskie, tylko funkcjonują oficjalnie jako rosyjskie. Przypomnę też, że warto w kontekście tej afery ostatniej uświadomić sobie, że przecież równo rok temu, właściwie rok i dwa tygodnie temu, została ogłoszona przez prezydenta Putina decyzja o współpracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa ze służbą wywiadu, z służbą kontrwywiadu wojskowego w Polsce, prawda? Oficjalna współpraca została ogłoszona między FSB a SKW. No to myślę, że może to jest jakiś owoc tej współpracy. Po prostu no nie współpracuje się bezowocnie. Nie wiem oczywiście, czy tak jest. Wcale tak być nie musi, ale wykluczanie tego wydaje mi się nieroztropne. Nie mamy powodów, by wykluczać tę hipotezę. Ale pojawił się inny kontrargument wobec postawionej tutaj hipotezy, a mianowicie, i z tym kontrargumentem w części się zgadzam, że przecież Polska wcale nie przeszkadza obecnie tak bardzo Rosji na Ukrainie. I tu pełna zgoda. Oczywiście minister Sikorski robi dokładnie wszystko to, co jest wygodne dla Rosji na każdym etapie swoich działań. Premier Tusk podobnie. Nic nie zrobili takiego, co by przeszkadzało Rosji w realizacji jej planów na Ukrainie. Natomiast to wcale nie znaczy, więc z tym argumentem się zgadzam. Polska Donalda Tuska, polska dyplomacja Radosława Sikorskiego absolutnie nie przeszkadzają w niczym istotnym w polityce zewnętrznej agresji Władimira Putina. Natomiast nie jest tak, że w każdej sprawie Donald Tusk jest być może najwygodniejszym partnerem dla operacji, powiedziałbym, biznesowych strony rosyjskiej. I o tym wspomniał pan redaktor Janecki, na to bym zwrócił uwagę. Otóż nie musi wcale chodzić o Ukrainę, o wielką politykę, ale chodzi o konkretne sprawy, o azoty. Panu Wiaczesławowi Kantorowi są potrzebne azoty, a oczywiście przez Wiaczesława Kantora są one potrzebne Rosji, żeby złapać za gardło jeszcze dodatkowo polskie rolnictwo. A może chodzi o coś innego, prawda? No nie tylko o to, żeby rząd szybko zrezygnował z tego, przy czym się jakoś dziwnie upierał. Na szczęście to na plus tego rządu można zaliczyć, mówię to bez ironii, że do tej pory nie sprzedał azotów, prawda? Ale ten rząd wykazuje się także innymi posunięciami, o których mowa jest także w tygodniku Wprost. Proszę na to zwrócić uwagę, tylko że w rozmowie pana Sławomira Nowaka, tej drugiej rozmowie publikowanej w dalszej części tygodnika. Otóż tam pojawia się jako bardzo ważny temat sprawa Świnoujścia. No przecież to, kiedy Świnoujście będzie otwarte i dlaczego odwleka się co rok o następny rok, to ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, dla możliwości złapania Polski i całego regionu za gardło przez szantaż naftowy. I to są sprawy, których też może dotyczyć takie delikatne upomnienie. No jeszcze warto odwlec o rok na przykład to Świnoujście, prawda? Bo w tym roku Rosja może mieć jakieś plany, w których otwarcie świnoujskiego portu mogłoby przeszkodzić. Portu, który choć częściowo uniezależniłby Polskę od szantażu energetycznego ze strony Moskwy. I no, może warto powiedzieć o paru innych cennych inicjatywach, które współinicjował minister Sikorski. Choćby most energetyczny Królewiecki, prawda, mający nas połączyć dodatkową zależnością od elektrowni atomowej, która ma być budowana na terenie obwodu kaliningradzkiego, żebyśmy sami nie musieli się tym kłopotać, budować swojej elektrowni atomowej, żebyśmy w ogóle nic nie musieli budować, tylko żeby Rosja nam tego dostarczała, co jest nam niezbędne, czyli prądu.
w czasie ostatniego szczytu Trójkąta Kaliningradzkiego, którym my się tak bardzo szczycimy, zwłaszcza minister Sikorski, że jesteśmy jednym z trzech kątów tego trójkąta, właśnie to była sprawa najważniejsza. Ale nie było porozumienia w tej sprawie. Jakoś polska strona nie była entuzjastycznie nastawiona do dalszego uzależnienia od energii z Rosji. Więc może o to chodzi, żebyśmy przejrzeli na oczy i uznali, że jednak ten prąd z Królewca jest nam potrzebny, prawda? Że nie musimy budować swojej elektrowni atomowej. I wreszcie z tym związana sprawa mostu energetycznego, który ma nas teraz połączyć w ramach pewnego projektu Unii Europejskiej z krajami bałtyckimi przez Litwę. Może to się da jeszcze jakoś zastopować, przeszkodzić temu. Podaję tylko pierwsze z brzegu przykłady spraw, na których stronie rosyjskiej może zależeć. Nie chodzi o politykę zagraniczną. Chodzi o dalsze uzależnienie Polski od konkretnych interesów, na których zresztą w dodatku konkretni ludzie zarobią. To też jest ważny powód. A więc mogą to być nawet, powiedziałbym, choć nie sądzę, no, nagrania o charakterze częściowo biznesowym, tyle że związane z biznesem no, znacznie wykraczającym poza granice Polski. Raczej jednakże sądzę, że może to być część szerzej zakrojonego planu, bardzo precyzyjnie wykonanego planu. Tu się znów nie zgadzam z tezą, że takie rzeczy to się robi jak cepem, prawda, jak młotem, że to jest nieprzemyślane, że ktoś zrozpaczony, przyciśnięty do kąta odpalił taką bombę atomową. W Polsce, gdyby to było ograniczone tylko do polskich aktorów, może ta interpretacja byłaby słuszna. Ale powtarzam, nie da się wykluczyć, że jest tutaj zaangażowana polityka zagraniczna i służby specjalne, które charakteryzują się nie krótkofalowym i nie mało precyzyjnym, ale długofalowym i niezwykle precyzyjnym działaniem. I tyle bym dodał jako pewnego rodzaju no, hipotezę, której nie należałoby wykluczać. Natomiast niestety zgadzam się z tą częścią, przepraszam i na tym już skończę ten no, trochę niegrzeczny komentarz, bo już nie ma osób, które przede mną się wypowiadały, no ale nie chciałem wtedy przedłużać tamtej części. No, więc w ostatnim wątku jakby nawiązania do poprzedniej dyskusji, do już nieobecnych jej uczestników, chcę powiedzieć, że zgadzam się z tonem krytycznym, wspólnym wszystkim trzem dyskutantom, co do reakcji opozycji. Tak, ta reakcja jest skandalicznie słaba, nieprofesjonalna. Tutaj zgoda, chociaż popieram jednoznacznie wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak nie można. Trzeba działać energicznie, stanowczo, bo chodzi nie o przyszłość PiSu, tylko o istnienie Polski. I w tej sprawie nie można siedzieć z założonymi rękami. Co wydaje mi się jeszcze ważniejsze być może od tego, o czym mówili panowie redaktorowie przede mną, z czym się zgadzam, że trzeba było od razu zaproponować bardzo wnikliwą, dokładną analizę prawną i wskazać przekroczenia prawa, które da się na podstawie już opublikowanego materiału udowodnić. Ale przecież nic z tego nie wyniknie. Z samego wskazania przekroczeń prawa. Pokazał to zresztą Donald Tusk. Myślę, że mógłby zareagować niemal podobnie. Oczywiście miałby troszkę utrudnione zadanie, gdyby taki elaborat prawniczy został przedłożony o tej samej godzinie. Dlaczego? Bo ma do dyspozycji, jak się wyraził wybitny reżyser, zaprzyjaźnione media. I to szklana tafla, jakie ustawiają zaprzyjaźnione media, pozwala na wszystko właściwie, to znaczy przykładem, że pozwala na wszystko jest dzisiejsza deklaracja premiera Tuska. Można powiedzieć wszystko, a zatem uważam, że opozycja powinna skupić się na jednym, na natychmiastowym zorganizowaniu wielkich, systematycznych manifestacji nie pod budynkiem rządu, nie pod budynkiem prezydenta, tylko pod Wiatraczną, na Woronicza i tam, gdzie się mieści Gazeta Wyborcza. W tych trzech ośrodkach trzeba systematycznie pokazywać, że te telewizje kłamią, systematycznie kłamią, że ta gazeta systemowo kłamie. Jeżeli tego nie będziemy robili, jeżeli nie zmobilizujemy przynajmniej części opinii publicznej do tego, żeby sprawić kłopot tym telewizjom, tym mediom, żeby nie mogły nie pokazać faktu, że
kwestionuje się ich prawdomówność. Ale nie na zasadzie takiej, że my tutaj mówimy, tylko organizujemy kluby Gazety Polskiej, organizujemy wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, organizujemy, powiem więcej, wszystkich uczciwych ludzi w Polsce do tego, żeby protestować przed tymi telewizjami. Tam trzeba zrobić 3 majdany, 3 ośrodki, które by stale protestowały przeciwko temu kłamstwu, bo inaczej to kłamstwo będzie dalej swobodne. Donald Tusk będzie mógł mówić, co będzie chciał. Jeżeli nie zakwestionujemy tego monopolu medialnego przez protest społeczny, bo innej możliwości nie mamy, to wszystko, co robi znakomity tygodnik w sieci, Do Rzeczy, inne tygodniki, to jest tylko wentyl bezpieczeństwa tego systemu. To go nie niszczy. Tutaj pocieszanie się, że coś zostało zrobione, bo my się możemy spotkać, bo mamy parę tygodników, dzięki którym możemy się porozumieć, to jest tylko detal, który nie zmieni rzeczywistości politycznej w Polsce, który najwyżej będzie pozwalał na osiąganie wyniku oscylującego wokół 30% w kolejnych wyborach. Tych, którzy nie są uzależnieni od telewizji. Ale od telewizji, tak jak w każdym społeczeństwie współczesnym, jest uzależniona większość, więc trzeba w to najsilniejsze narzędzie kłamstwa, manipulacji i zniszczenia Rzeczpospolitej, bo o to chodzi, żeby odbudować Rzeczpospolitą. Nie uzyskamy tego efektu, jeżeli tego narzędzia nie osłabimy i nie wytrącimy z ręki tych, którzy Rzeczpospolitą psują. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejszy kierunek działania.